Witam wszystkich serdecznie w obiecanym odcinku o Solar Trackerze. Dzisiaj nie ma słońca, więc można pokręcić, popstrykać i pokazać, o co tutaj będzie chodziło. A więc tak, myśl Solar Trackera powstała w momencie, kiedy się zacząłem interesować fotowoltaiką i jak normalnie wykorzystać wszystkie aspekty fotowoltaiki. To znaczy, jak najmniejszą ilością paneli wyprodukować jak najwięcej prądu. No i internet wtedy powiedział, że Solar Tracker ma około 30-40% więcej wydajności, patrz, sprawności, niż standardowe systemy stacjonarne, na przykład te, które mam tutaj na domu od strony wschodu. No i tak, Solar Tracker jest typu DIY. Jak widać, to są felgi samochodowe, nikt się nie myli. Przepraszam za słońce, ale może się to uda. To są zwykłe felgi samochodowe. Są z takiego samego samochodziku jak tutaj ten nasz projekt, który się toczy. I te zwrotnice, co tutaj są, są tylne. To są tylne zwrotnice z tego samego typu samochodu. Bo kupując te zwrotnice, jednocześnie miałem części zapasowe do mojego eksploatowanego samochodu. No i tak, po kolei. Panele fotowoltaiczne są używane. Jak widać, nie są zbytnio specyfikacjami szalone. No, mają tylko 180 W, ale działają do dzisiaj. No i one są łączone szeregowo 3 i jest użyty układ zabezpieczający. Tylko nie wiem, czy mi się uda tak tutaj złapać to jakoś, żeby nie słońce nie raziło. Jest taki układ trójników i diod Schottkiego, by w razie awarii któregoś ogniwa, reszta nie cisła do pozostałego ogniwa prąd. Jednak one są zmęczone, były nieszczelne. Możliwe, że za chwilę pokażę Wam, jak te ogniwa wyglądają. Czyli tak, przejdziemy do obsługi. Aby obsługiwać, jest to stworzone na dwuręczną obsługę, czyli żeby po prostu przez przypadek się nic nie stało. Tutaj miałem stacyjkę przeznaczoną, że jak będzie w poziomie, to będzie automat na dół ręcznie. Chińska stacyjka, dlatego poszło wyciągnąć kluczyk. Jest teraz w opcji ręczne, ponieważ docelowo ta cała skrzynka. Bezpieczniki też będę wymieniał. Tu już jest przygotowany ten C2 pod sterownik. DIY jak zawsze. Jak kontrolować obrotami najtaniej? No, regulator z wkrętarki. Prosty regulator na trytkę. Idzie kupić za 50, 60, 70 zł regulator, no ale po co, jak idzie wysępić na Allegro za stówkę 10 czy 20 wkrętarek, co większość działa, albo tylko nie ma akumulatorów. Ok. Czyli tak, może po kolei. Mamy stacyjkę, ona jest tu. Ze stacyjki idzie na nasz moduł. Nazwijmy to modułem bezpieczeństwa. To są trzy przekaźniki. Jeden klika. Nie wiem, czy będzie słychać. Nie słychać. Dopiero chyba jak coś. Co się robi, to będzie słychać. Czyli tak, mamy pierwszy moduł bezpieczeństwa, który, jak to się mówi, podaje napięcie w przypadku, żeby się nic nie skleiło. Drugi jest normalnie, powiedzmy, w górę, drugi w dół, później jest lewo i prawo. Tak rozbite na trzy i jest jakby podwójnie zabezpieczone, że musi zawsze wszystko przejść przez ten zielony guzik. Czyli cały sygnał zawsze musi przejść. Czyli tak, mamy podanie zasilania,
czyli tym podaje zasilanie na ten pierwszy przekaźniczek. I tu dopiero jak nacisnę drugi przycisk, zostaje wywołana funkcja jakaś. No i tak, mamy potwierdzenie zasilania, mamy opcja lewo-prawo, czyli to jest, powiedzmy, ustawienie się na wschód, a to jest w stronę północy, czyli po prostu w górę to kręcimy w tą stronę, w dół kręcimy w tą stronę. I tutaj analogicznie, tu mam na żółto, tak sobie wybrałem, że powiedzmy niebieski to jest horyzont, bo woda zawsze leży płasko, a żółty to jest słońce, czyli słońce wschodzi, czyli mamy w górę, czyli panele idą w górę. No i mamy potwierdzenie opcji, że mamy wysterować, czyli naciskamy tamty zielony i naciskamy ten i lecimy górę albo dół. My będziemy chcieli pokazać panele, czyli sobie damy w dół, ale muszę po staty wskoczyć zaraz, więc to pokażę. I tak, idziemy z przycisków, idziemy przez pętlę bezpieczeństwa. Pomiędzy jest wpięty ten PWM z krętarki. To wszystko jest jeszcze pozabezpieczone bezpiecznikami. I teraz tak, było wiele opcji, jak to zasilać. No i tak, jedna opcja była ciągnąć dodatkową linię. Jak widać, tutaj jest na powierzchnię pociągnięty przewód 2x4 kwadrat. I tutaj specjalnie postawiłem słupki i sobie zrobiłem gniazdka dodatkowo. No i tak od słupka do słupka do słupka do słupka i później przez dom. I tak, mamy zasilanie tego, widzicie, jest 13,8 V. Jest to zasilane tutaj z tego osobnego panela. Panel jest pionowo, dlatego pokażę, jak on wygląda. On jest naprawdę zmęczony. To był zakup za, nie chcę oszukiwać, 20 zł może za niego dałem. Droższa była przesyłka. Ale jest naprawdę dojechany ten panel, ale daje radę ładować. Obrócę kamerę, żeby było, jak to się mówi, widać, bo to wszystko jest w jednym ujęciu. Nie jest to jakiś tam potwór mocy, ale też jest nieźle dojechany. Teoretycznie powinno być na dwa przewody. Tutaj zaślepiłem, tutaj pociągnąłem zwykły przewód, jak to się mówi, taki biały. Tylko go zabezpieczyłem taką owijką do przewodów samochodowych. Tutaj zrobiłem elastycznie, bo to się tutaj może bujać jak chce. Po prostu, żeby nie obciążało konstrukcji. No i to sobie leci tu po całej wiązce i sobie schodzi do przełącza. I tak, mamy napięcie na akumulatorach i możemy tak odciąć akumulatory bądź odciąć całą fotowoltaikę. Jest zabezpieczenie, czyli w razie W, jakby tu się coś skleiło, jeszcze jest opcja tutaj to zrobić. Ok, tak, to sobie zamkniemy już. No i spróbuję to otworzyć, bo de facto to jest, poszło lepiej niż myślę. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu tak to dziwnie wygląda, tak, to jest skraptek, to jest część z pralki. Wykorzystane elementy z pralki i co się znalazło. No i ja tutaj bardzo dawno temu byłem. Tutaj chyba korki wywaliło. Musiał sprawdzić. No i tak to tutaj wygląda. Długo tutaj nic nie robiłem. Te akumulatory to są dobrane akumulatory, które mi się udało ożywić. 2015 rok. Mamy 2022, więc mimo ubiegu czasu coś tu jeszcze żyje, choć bym musiał zrobić przegląd. Szczerze, to ostatni przegląd chyba był robiony z 4-5 lat temu. No, przesadzam, może 3-2 lata temu. Miernikiem tylko sprawdziłem, czy coś trzyma zasilanie. Teoretycznie one miały mieć przewiew od dołu, ale w zimie za bardzo było im zimno. Dlatego wrzuciłem styropian. Dołu to wygląda tak.
teoretycznie ten boks jest stworzony pod akumulatory większego typu. Chyba nawet pod samochodówkę, ale z racji braku laku pojechało się na autolaku. No i tutaj wykorzystane praktycznie wszystko, co było. To też z jakiejś rozdzielnicy mi zostało i po prostu wykorzystałem. No i to jest oryginalne mocowanie gdzieś z pralki. Gdzieś zostało, no ale sprytnie zostało wykorzystane, żeby ładnie przytrzymać cały mostek. No i dobra, czyli tak. Wszystkie opaski. Aha. Szafa elektryczna jest mocowana na kątownikach. To moje DIY obejmy. Naprawdę mocne. Tak samo jest cała ta szafeczka na akumulatory zrobiona. Teoretycznie, jak to kiedyś wspominałem, jest to konstrukcja typu, że zawsze możesz na to wejść. Czyli ja nieraz na tej skrzynce stałem, żeby przykładowo dokręcać te śruby, które też są typu DIY. To są śruby, szpilki nierdzewne i te szpilki nierdzewne po prostu dodawałem do tego nakrętki i tworzyłem szpilki pod to, co ja potrzebuję. Tu jest napinacz z przekładni. To jest przekładnia ślimakowa 1:50. Tutaj jest wkrętarka. Moja pierwsza wkrętarka akumulatorowa dostała drugie życie. Chyba trzecie czy czwarte w sumie, ale drugie życie. No i ona za pomocą małego adapterka napędza całą przekładnię. Będzie to zaraz pokazane. No i dekiel na przekładnię jest zrobiony tak samo z pralki. Jest wytłoczenie, na górze też jest wytłoczenie. No i tak to mniej więcej wygląda, jak na ten moment. Tak staram się ogólnie to pokazać. Proszę o jakieś tam pytania, na pewno będą, bo to naprawdę pokazuję teraz po łebkach, jak to się mówi. Zaraz spuszczę, jak to mniej więcej działa, pokażę panele. Aha, widać, tu jest jeszcze zostawione z ręcznego, co jest od pionu, ale pion nie potrzebuję, ponieważ użyłem siłownik. To jest zwykły siłownik do bram, chyba 250 kg albo 500. Najtaniej wychodził, jak to się mówi, ze zestawienia. Osłona jest zrobiona z... Jak to się nie mylę... To jest stelaż pod płyty... No, teraz mnie zabijcie, nie pamiętam. Płyty... Gipsowe? Tak, płyty gipsowe. Tutaj to było mocowane. Widać, że jest śrubka. Tutaj. Było mocowane, tylko jak były wichury te kilka lat temu, co nie jeden dach w Polsce zniszczyło i była największa wichura w Polsce, to jedynie to się uszkodziło. Po prostu wyrwało te mocowania, co tutaj był taki ślizg. Tam widać takie prowadzenie może. Tutaj od boku. I tutaj było tylko tak to rozwiązane i to działało. Jedynie to się uszkodziło. Ale jeszcze tego nie naprawiłem, bo jednak to jest prototyp. Dobra, idę po statyw i zaraz pokażę, jak to działa. Jak widać, nagranie jest przyspieszone dwukrotnie, by oszczędzić czasu. Nic ekscytującego, ale nadmienię. Przykładowo przekładnia ma 1:50. Wkrętarka ma użyte sprzęgło, dlatego że czasem się zdarza zapomnieć ręczny spuścić. No i w zimie olej twardnieje i czasem naprawdę ciężko to rozruszać, jak jest minus 20 i jeszcze jak to klocki złapią bęben. No i wtedy jest problem, żeby rozruszać to. Dlatego to będzie też zmodernizowane. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, jeszcze idzie obrócić na poziom całe panele. No dobrze, no i oto tym sposobem faktycznie postawiłem. Mógłbym jeszcze troszeczkę, jest miejsce, prawie że do pionu jest ustawione. I teraz tak, jak wyglądają ogniwa. Kiedyś się kleiłem silikonem, ale jednak ten silikon, szkło i aluminium
No tutaj do aluminium jeszcze jakoś się trzymało, ale do tego szkła nie za bardzo. Kiedyś zacieki były z tej strony, więc to pokażę na którymś ogniwie. Może będzie widać. No, ten silikon. Silikon już się zrobił naprawdę twardy. Jednak ilość słońca, które pozbierało, dał mu w kość. Chyba nie złapię. Chyba te gorsze ogniwa są na górze. Już tutaj troszeczkę widać. Takie jakby zielonkawe. Czyli po prostu tamta ścieżka się oksydowała. No i tak to wygląda. To jest tak zwane ustawienie serwisowe. Mogę sobie to ustawić praktycznie w pion. Drabinę postawić obok i mogę lecieć z tematem, by umyć, sprawdzić ogniwa, sprawdzić złącza elektryczne. O, a tutaj, no już myślałem, że pęknięte. No i tak to wygląda. No, może teraz lepiej będzie widać zabezpieczenie. No i tak to najdę troszeczkę, żeby było widać, jak to wygląda z daleka. Czyli są cztery pionowe poprzeczki i dwie takie ala anteny. Krzyż plus wzmocnienie plus zaszczał. Nie jest to symetrycznie specjalnie, żeby to było elastyczne. Chodzi o to, jak jest coś elastyczne, to się nie łamie. Dlatego to wytrzymało te wszystkie wiatry. A profil tutaj jest użyty. Teownik. Myślałem nad różnymi rozwiązaniami, ale teownik się będzie spisywał po prostu najlepiej. Tutaj natomiast jest wykorzystany duży kątownik. A tu są wykorzystane małe kątowniczki i śrubki M8. Niestety nie są to nierdzewki, tylko zwykłe. Kiedyś będzie nieciekawie to odkręcać. No i tak to wygląda. DIY Solar Tracker ze złomu. Praktycznie co trzeba kupić, to jest przekładnia. Jest to specjalnie przeze mnie dobierana. Jakby kogoś interesowało, to później odpowiem, co to jest. Znałem, że ci każdy wykorzysta to, co będzie miał pod ręką. Jakby chciał coś podobnego zbudować. Dobra, biorę się za montaż i lecę z tematem. Z góry dziękuję wszystkim za obejrzenie do końca. Lajki i subskrypcje są mile wskazane. Dziękuję z góry również za 100 subskrypcji w plusie. Ostatnio co sprawdzałem, to było 111 czy 112. Naprawdę serdecznie dziękuję. Wiem przynajmniej dzięki temu, że było warto robić te materiały, że kogoś to interesuje. Więc dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niebawem.